Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget i dzisiaj omówienie aktualizacji 15.0, dokładnie tak, właśnie przed chwilą wleciały patch notes z tejże aktualizacji, no i powiem wam szczerze, że jest kilka ciekawych rzeczy. Może aktualizacja nie jest aż tak, powiedzmy, obszerna w jakiś content, tak jak to miało miejsce ostatnio podczas tej aktualizacji chyba halloweenowej, dlatego że wtedy, pamiętamy, wleciała w ogóle nowa struktura lochów, zostało dodanych 5 nowych lochów, więc no tak jak mówię, zdecydowanie więcej contentu tam było. No ale w tej aktualizacji, powiedzmy, zimowej czy tam świątecznej, jak zwał tak zwał, są zmienione takie bardziej rzeczy szczegółowe, które zdecydowanie mogą pomóc w gierce. Między innymi to, co zwróciło moją uwagę, to na przykład zwiększenie maksymalnego poziomu z 700 na 800, więc w tym momencie już maksymalny poziom, w zasadzie jak wejdzie ta aktualizacja, czyli podejrzewam, że jutro, to właśnie maksymalny poziom to będzie 800, więc taka dość ciekawa zmiana, myślę. No i druga rzecz to jest zwiększenie pojemności kopalni złota, więc teraz bardzo możliwe, że ta kopalnia złota będzie się zapewniać po prostu dłużej, co jest, myślę, że bardzo fajnym krokiem w stosunku tam, czy bardziej w kierunku wysokopoziomowych graczy, dlatego że jak wszyscy wiemy, no jak ktoś ma już ten poziom, powiedzmy, nie wiem, 550 w górę, no to ta kopalnia złota bardzo, ale to bardzo szybko się zapełnia, więc może wreszcie to będzie jakoś sensownie rozwiązane. Więc tyle jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, rzeczy, które zwróciły moją uwagę. Zaraz tutaj sobie dokładnie każdy punkt omówimy, no i zrobimy takie standardowe omówienie właśnie aktualizacji. Co prawda miałem dla was przygotowany inny filmik na dzisiaj, już jest zresztą, w sensie był zaplanowany na godzinę 16, no ale skoro wleciały patch noty, no to musi wlecieć omówienie, żebyście wiedzieli, co dokładnie się zmienia, no a ten film, który miał wlecieć dzisiaj, wleci po prostu jutro. Myślę, że nie będzie z tym problemu, no i myślę, że możemy zaczynać. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeżeli lubicie takie omówienia aktualizacji, to nie zapominajcie tego kciuka zostawić. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie to już może bardziej w trakcie filmu albo pod koniec pisać, co wy sądzicie o tej aktualizacji, wasze opinie, co na plus, co na minus, chętnie to sobie również poczytam. No i dobra, myślę, że możemy powolutku lecieć. Zrobię wam to w taki sposób. Możecie sobie oczywiście filmik zatrzymać i przeczytać. To jeszcze nie jest całość, bo jeszcze mam drugiego screena, bo mi się wszystko na jednym nie zmieściło. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. No ale ja tu będę po kolei, tak jak wspomniałem, wam czytał. Witajcie. Poniżej prezentujemy dziennik zmian zbliżającej się aktualizacji. Więcej informacji już wkrótce. Zostańcie z nami. No i mamy dziennik zmian 15.0, 13 grudnia 2022. Tak jak wspomniałem, z tego co wiem, aktualizacja jest już dostępna na serwerze 31 niemieckim, czyli takim, można powiedzieć, testowym, natomiast jeżeli chodzi o inne serwery i w ogóle o całą gierkę, to myślę, że będzie dostępna maksymalnie jutro o godzinie 16, ale może już dzisiaj po południu to wrzucą, może jutro koło godziny 12, no nie jestem pewien, musicie wyczekiwać, musicie po prostu sprawdzać, na Steamie wam się samo zaktualizuje, na przeglądarce również, jak odświeżycie, to wam się samo zaktualizuje, na telefonie musicie sprawdzać, no ale tak czy inaczej maksymalnie jutro do godziny 16 myślę, że ta aktualizacja już będzie po prostu dostępna dla każdego. No i teraz mamy przede wszystkim nowe funkcje. Nowe funkcje, czyli legendarny loch, to w ogóle przede wszystkim, a w zasadzie zmiany w legendarnym lochu, dlatego że mamy po pierwsze nowe wydanie Władcy w odzieniu, po drugie nowych wrogów, po trzecie czterech nowych bossów i podkłady głosowe, no i po czwarte trzy nowe legendarne artefakty: hełm, pierścień, talizman przynoszący szczęście. No i tutaj tak naprawdę to są takie cztery zmiany standardowe, które co edycję, powiedzmy, legendarnego lochu są wprowadzane, no i to oczywiście może nam, powiedzmy, sugerować, że legendarny loch będzie niebawem otwarty. No ale myślę, że to nie jest jakaś duża tajemnica. Wszyscy, którzy, powiedzmy, grają regularnie w tą grę już od jakiegoś roku, wiedzą, kiedy mniej więcej te edycje legendarnego lochu są, kiedy po prostu legendarny loch jest otwierany. No i właśnie między innymi tutaj w okolicach Bożego Narodzenia mamy kolejną edycję dostępną, więc myślę, że tym razem będzie dokładnie tak samo. No i teraz tak, to co zwróciło moją uwagę, to jest nowy tryb legendarnego lochu, legendarny loch Ultimate, opcjonalnie do wyboru. No i tutaj zacząłem, powiedzmy, coś tam czytać jeszcze przed nagrywaniem i okazało się, że może tutaj chodzić o po prostu jakieś jeszcze przyspieszenie robienia legendarnego lochu. Z tego co pisał Leander, czyli jeden z administratorów tam, powiedzmy, z supporterów bardziej,
Po prostu jest to tryb do oszczędzania czasu, czyli no można wnioskować, zresztą po nazwie tak samo Ultimate, że będzie to jakaś przyspieszona wersja tego legendarnego lochu, żeby to szybciej robić. Jeżeli coś takiego wprowadzą, to jak dla mnie naprawdę na plus, dlatego że jak ktoś ma kilka postaci, to jednak robienie tego legendarnego lochu jest dość uciążliwe, no a tutaj jak to przyspieszy, to będzie na pewno świetna sprawa. No ale oczywiście zobaczymy, więcej szczegółów w tym momencie nie mamy. No i kolejna sprawa to jest to, co już powiedziałem, czyli zwiększenie maksymalnego poziomu z 700 do 800. Powoli gracze już się zbliżali do tego 700 poziomu, więc no znowu trzeba było to podnieść, no i w tym momencie jest właśnie ta 800. Jak to wpływa na ewentualnie tą, powiedzmy, krzywą expa i golda, to co tam, powiedzmy, na czym opieramy stopowanie lochów i tak dalej, jeszcze nie wiem, jeszcze chyba nikt nie wie, no bo musi to zostać wprowadzone, no ale tak czy inaczej powiem wam, że no mam nadzieję, że coś tam się zmieni w tym temacie, no nie? No bo to będzie dziwne, jeżeli nic totalnie się nie zmieni, bo po 700 levelu to tego expa no będzie leciało tyle co nic, więc no coś tam chyba powinno być zmienione, skoro już maksymalny poziom to jest właśnie 800. Dobra, lecimy dalej i teraz mamy ulepszenia ogólne. Zasoby z zadań oraz legendarnego lochu są teraz przyznawane bezpośrednio, a nie przechowywane w plecaku. Mowa tutaj oczywiście o jakichś tam, powiedzmy, duszach z tego legendarnego lochu, kryształach, metalu, jakichś surowcach do twierdzy, no i tak dalej, nie? Oni generalnie dążą do tego, żeby to w ogóle nie zajmowało miejsca w plecaku. Już teraz, jak dobrze pamiętam, surowce właśnie z twierdzy od razu wchodzą do tego tajnego skarbca. Tak samo jak tam mamy jakieś do kowala, to chyba też są od razu przyznawane. Chociaż nie, do kowala chyba nie, to bardziej dusze. No tak czy inaczej, z tego co pisali, będą dążyć do tego, żeby to wszystko było automatycznie używane, żeby nie zajmowało miejsca w ekwipunku. Drugie, mamy zoptymalizowaną wydajność, no to oczywiście również na plus. Epickie zapotrzebowanie na zadanie. Pierwszy epicki przedmiot gwarantowany za ukończenie następnego zadania po wypiciu pierwszego piwa. Drugi epicki przedmiot gwarantowany za ukończenie następnego zadania po wypiciu 10 piwa. Czyli tutaj to w sumie dziwne, jak tak patrzę. Pierwszy epicki przedmiot gwarantowany za ukończenie następnego zadania po wypiciu pierwszego piwa. Czyli teraz musimy wypić piwo i dopiero ten epicki przedmiot jest przyznawany. Ej, to chyba na minus akurat duży. W sensie, jak ktoś robi trzy paski, to bez różnicy, ale jak na przykład gracze free to play, to zawsze mieli ten pierwszy epic za ukończenie, za zrobienie tej ostatniej misji z tych po prostu podstawowych 100 awanturniczości. No a teraz mamy po wypiciu pierwszego piwa. Chociaż w sumie pierwsze piwo, jak się ma czar, to jest darmowe, nie? Więc ciekawe, jak to będzie z perspektywy nowych serwerów, ale na starych serwerach pierwsze piwo jest darmowe, bo jest po prostu z czaru tego na pasek, jak dobrze pamiętam, więc okej, no powiedzmy, że to nie zrobi jakiegoś tam, jakiejś dużej różnicy. No i tak samo drugi epicki przedmiot po wypiciu 10 piwa, no to też ktoś, kto robi trzy paski, bez różnicy. Dalej, podziemie zwiększona pojemność kopalni złota, czyli to co już powiedziałem, to co już na samym początku poruszyłem ten temat. Mam nadzieję, że, nie wiem, to by było chyba zbyt piękne, szczerze mówiąc, ale mam nadzieję, że po prostu ta pojemność kopalni złota będzie na tyle duża, żeby, tak samo jak akademia się w tym momencie, jak się ma poziom 20 tej akademii, zapełnia 12 godzin i najlepiej jakby kopalnia złota była dokładnie tak samo, w sensie działała tak samo dokładnie, bo wtedy unikałoby to korzystania z jakichś nielegalnych programów i tak dalej. Każdy by miał równe szanse i po prostu każdy by sobie raz na te 12 godzin mógł odebrać i właśnie expa z akademii, no i tutaj z tej kopalni złota to złoto. Nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Ja jeszcze nie mam takich wysokich leveli, żeby się wypowiedzieć. Jeżeli ktoś, powiedzmy, jak już wejdzie ta aktualizacja, jeżeli ktoś ma taki, powiedzmy, jakiś tam level 550 w górę, to możecie napisać w komentarzach, czy faktycznie jest to jakoś znacznie zwiększone, czy po prostu zwiększenie jakieś takie niezauważalne, które i tak za bardzo na to nie wpływa, bo myślę, że tutaj no ciężko to interpretować. Myślę, że są również do tego zdolni, żeby właśnie wprowadzić takie zwiększenie, które raczej za dużo nie pomoże, ale mam nadzieję, że to będzie właśnie ta pierwsza wersja, czyli po prostu raz na te chociaż 10 godzin, żeby ta kopalnia na tym wysokim poziomie się uzupełniała.
i wtedy byłoby jak najbardziej fajnie. Dalej, wymagania dotyczące pupili zmienione w następujących językach: słowacki i polski. No tu też dużo miałem pytań, ukończyłem Esteros, dlaczego nie mogę pupila z wody złapać i tak dalej. No chodzi o to, żebyś ukończył Miasto Intryg, dlatego że Miasto Intryg to jest dawny Esteros. No i teraz to wreszcie zostało zmienione, już takich pytań nie będzie. Ulepszenia interfejsu użytkownika: legendarny loch, przypomnienie jeśli nie wszystkie przedmioty zostały jeszcze odebrane. Okej, tu chyba... No dobra, powiedzmy, niech będzie. Pupile, podświetlenie wybranego owoca, podświetlenie pupila podczas najeżdżania na niego kursorem, dobra. Twierdza, kopalnia klejnotów i sala rycerska, ulepszona alokacja tekstu na ekranach informacyjnych, podziemie dostosowano położenie pasków postępu, brakujące koszty zasobów mają teraz czerwony tekst, a przyciski potwierdzenia są wyszarzone. Dobra, bo tam pamiętam, że się chyba zlewało, no ale to akurat to są takie raczej pierdółki. Dalej, mamy naprawione błędy, płatności. Eliksir nieśmiertelności zawsze ma wartość sprzedażową z wyjątkiem sytuacji, gdy został uzyskany z kodu. To fajne, w sensie to chyba wcześniej to tak działało, ale pamiętam, że na W60 masa osób miała ten problem, że właśnie nieśmiertelka z tego pierwszego pakietu za dwie dyszki nie dała im golda. Ja na przykład miałem golda, nie wiem czemu, ale dużo osób widziałem, że nie miało, no i teraz to naprawili, więc spoko, chociaż no ten błąd kiedyś nie występował, zaczął występować, no a teraz miejmy nadzieję, że jest naprawiony, to bardziej właśnie pod kątem nowych serwerów. Naprawiono wyświetlanie członków gildii, sala chwały jest teraz poprawnie wyświetlana po opuszczeniu gildii, Włączenie do gildii nie powoduje już długich czasów ładowania. Dalej, gildia. Gildia już była, sorry, lochy, bo ja tu też patrzę na ten, na tego screena, którego wy widzicie. Podwójny atak samowara bladego, strefa światła Góra Popiołów działa teraz poprawnie. Kurde, doczekaliśmy się, żeby samowar blady normalnie bił obiema brońmi. Kto nie wie w ogóle, o co chodzi, no to samowar blady to jest oczywiście... zabójca, więc bije dwa razy. No i pamiętamy, zawsze jak robiłem ten loch, to o tym wspominałem na odcinkach. Pierwszy jego atak zadawał normalnie obrażenia, w sensie całość tych obrażeń, a drugi atak zadawał tam jedno obrażenie, dwa obrażenia, cztery może jak walka dłużej trwała, więc no zdecydowanie za mało. Teraz wygląda na to, że wreszcie to naprawili po tylu latach tak naprawdę. Dalej, opis lochu w trybie portretowym jest teraz wyświetlany w całości. Poprawiono wymagania odblokowania i opisy w języku włoskim i węgierskim. Walka z sobowtórem, piramida szaleństwa jest teraz poprawnie wyświetlana, a dziennik walki zapisany w skrzynce odbiorczej. No, z tym pamiętam, że też były problemy. Czasem się to wyświetlało jako tornado bodajże, czy tam tornado jako właśnie ten nasz sobowtór. Coś tam się bugowało, miejmy nadzieję, że teraz będzie ok. Dobra, no i teraz wam zmieniam tutaj na drugiego screena. Tu już mamy końcówkę, jak widzicie. Mamy przede wszystkim tak, podziemie. Naprawiono funkcję zwap bohatera dla gracza o najwyższej randze w sali chwały. Pupile i siedliska są teraz poprawnie odblokowywane. Wydarzenia, cena klepsydry jest teraz poprawnie wyświetlana. To widziałem, że nieraz było coś takiego, że właśnie 10 klepsydr kosztowało chyba więcej niż 100 klepsydr podczas eventu, nie? To było, no jakoś to tam było zbugowane, czy coś takiego, że po prostu jak ktoś nie zauważył, to mógł się nadziać. Widzę, że mi tu słońce zaczyna świecić i się trochę greenscreen psuje, nieważne. Ktoś się mógł nadziać, jak po prostu z automatu te klepsydry kupował, a nie patrzył na cenę. Chociaż no tu pisze, że poprawnie wyświetlana, czyli możliwe, że był to tylko bug wizualny, ale chyba z tego, co czytałem, nie. Logowanie. Naprawiono wyświetlanie zduplikowanych kont. Okej, zobaczymy, jak były lagi w tej gierce, jak coś tam nie szło, powiedzmy, serwer nie odpowiadał, to jak się próbowaliśmy na swoje konta zalogować, to właśnie... były dość duże problemy i te, powiedzmy, jakieś tam multikonta się tworzyły, dwa razy nam się pojawiał tutaj, czekajcie, pokażę wam, o, w tym wyborze postaci na przykład konto z W50 się duplikowało, albo tam konto, powiedzmy, z W50, w sensie Magoś z W50 wyświetlał się, jakby był na W55, no takie kwiatki występowały, więc mam na... wy tego i tak nie widzieliście, bo był ten screen, no ale wiecie, o co chodzi, kiedyś coś takiego było, zwłaszcza jak były lagi, dużo osób się z tym spotkało. Mam nadzieję, że teraz już faktycznie to naprawili. No i dalej mamy pocztę, ignorowanie gracza przez listę znajomych już działa. No i tyle, jeżeli chodzi o naprawione błędy. I na sam koniec mamy aplikacje mobilne. Ulepszenia, przeklęty telewizorek, naprawiono przycisk pomiń zadanie, sala chwały, atrybuty są teraz poprawnie wyświetlane w trybie portretowym, arena, podpowiedź wroga teraz prawidłowo znika, zarządca areny, skrócony pasek przewijania dla lepszej przejrzystości. I tyle, jeżeli chodzi o aktualizację. Tu wam
wam może zgaszę to i pokażę jeszcze raz, o co mi chodziło. Jak jesteśmy w wyborze postaci, no to na przykład jak nie możemy się zalogować na serwer, bo są jakieś lagi albo serwer nie odpowiada, to nieraz nam się na przykład ten maguś z W50 sklonuje, no i mamy wszystko to samo, ten sam poziom i tak dalej. No a serwer w lewym górnym rogu jest na przykład wyświetlany jako W55, no nie? Takie błędy się zdarzały, dużo osób to zgłaszało, tak jak powiedziałem, miejmy nadzieję, że już to naprawili. Wszystko jeżeli chodzi o tą aktualizację, tak jak mówię, piszcie, co wy o niej uważacie. Aktualizacja zimowa, nie wiem, czy to już powiedziałem na początku, czy nie. Oczywiście aktualizację mamy zawsze z okazji tam jakichś większych, że tak powiem, okazji, czyli jakiś właśnie jakaś Wielkanoc, jakieś tam urodziny gry, jakieś Halloween, jakaś właśnie zima, Boże Narodzenie, no i tym razem nie jest inaczej, tym razem również dostaliśmy właśnie z okazji, powiedzmy, świąt, niech będzie z okazji świąt, właśnie aktualizację powiązaną z legendarnym lochem, no ale też inne rzeczy oczywiście zostały zmienione, no i jest to aktualizacja 15.0, więc można powiedzieć, że duża, że taka okrągła, tak jak już wspomniałem na początku, pewnie maksymalnie do jutra, do godziny 16 będzie dostępna na wszystkich platformach i na wszystkich serwerach, no i dawajcie znać w komentarzach, co wy o niej sądzicie. Moja opinia, nie wiem, ten tryb Ultimate w legendarnym lochu może być ciekawy, zobaczymy sobie oczywiście, o co tam dokładnie z nim chodzi. No i co? No mówię, to zwiększenie maksymalnego poziomu, ciekawa rzecz. Zwiększenie pojemności kopalni złota, również ciekawa rzecz. No ale reszta to raczej takie, kurcze, pierdółki, nie? W sensie nic tu nie ma takiego, co jakoś by, co by było jakimś game changerem. Tak jak wspomniałem na początku, tak jak na przykład przy okazji tej poprzedniej aktualizacji, gdzie była ta zmieniona struktura lochów, no to wtedy faktycznie odczuliśmy dość mocno tą aktualizację. No a teraz raczej to są takie, no mniej, powiedzmy, gameplayowe rzeczy, bardziej takie tam od strony technicznej, czy coś w tym stylu, no ale tak czy inaczej zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. Takie aktualizacje oczywiście również są potrzebne. Wszystko, piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tej aktualizacji, tak jak już powiedziałem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, no i co, i kciuka w górę zostawcie, kciuku w górę pamiętajcie, no i przypominam, że z racji tego, że wlatuje ten film, to dzisiaj się już inny nie pojawi, no a jutro o godzinie 16 będzie, myślę, dość ciekawy film odnośnie jednego potężnego grzybiarza, ale powiedzmy, że no zobaczycie jutro. Jutro o godzinie 16 po prostu. Tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.